Cześć, tutaj chciałem wam pokazać całkiem sympatyczny meczek na samolocie N1K1JA. Na początku meczu, jak to zwykle, wznoszę się do góry, żeby zyskać trochę pułapu. A, mała uwaga. Powtórki okazują się przekłamywać i prędkość IAS, jaką widzicie, jest zaniżana jakieś 10-20 km, także miejcie to na uwadze. Na razie nikt się jeszcze nie pokazał, a ja się staram wspinać z prędkością tak między 270 a 280 IAS. Widzę, że tym razem dla odmiany nie jestem jedynym, który wpadł na ten pomysł, bo jakaś BF-ka mi towarzyszy. O, ale się sytuacja lekko skomplikowała, bo widzę, że na moim pułapie jest Sokolik 0 Parino, czy jakoś tak. No niedobrze, bo to będzie naprawdę ciężki przeciwnik. Więc jak będzie okazja, dobrze by było go sprzątnąć. Może ta BF-ka trochę pomoże i we dwóch go ogarniemy. No chyba nie pomoże, bo jest już blisko tego Sokolika i najwyraźniej ma on ochotę ją zaatakować. O, ale jednak nie, Sokolik widzę idzie w dół. Czyżby chciał mnie od dołu? Nie, wygląda na to, że Jera chce zaatakować. Ale niestety, BF-ka zamiast pomóc, to tylko go spłoszyła i przeszkodziła mi w zaatakowaniu. Tutaj widziałem, że Sokolik wykręcił na czołówkę, dlatego odbiłem w dół i wykorzystując przewagę Shindena, to jest większą prędkość, no po prostu mu uciekam. Ale Sokolik, widzę, przestawił się na inny cel, dlatego natychmiast zawracam i lecę z powrotem. Ale zero pariotto tam, widzę, zszedł jednak na dół, z jakimś zerem się ganiać. No to ja nie będę tracił pułapu na dół. Rozglądam się za innymi celami. O, ten Typhoon Sean 22 może się okazać całkiem obiecującym celem, ale zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, bo tu naszego P-51 gania kilka samolotów. W takiej sytuacji ja zwykle się staram pomóc koledze. No, pod warunkiem, że kolega nie zrobi niczego głupiego. Tutaj poszedł ostro w górę i przez to nie byłem w stanie zestrzelić mu z ogona tego Sokolika. No nic, wykorzystuję prędkość znurkowania po to, żeby się oddalić. O, przy okazji zobaczyłem, że teraz jakiś speed nie postanowił gonić, ale leci za wolno i nie ma szans mnie dogonić. Ale ja tam cały czas do tyłu zerkam i kontroluję sytuację, czy aby na pewno mu uciekam, czy on tam nie kombinuje strzelać z kilometra. O, tutaj dostrzyłem jaka 9, dlatego lekko nawracam, przygotowując się wstępnie do ataku. Tylko czekałem najpierw, co się z tym speedem stanie, ale kiedy został zestrzelony, to już mam czystą ścieżkę podejścia do tego Da Prince'a. No i wpada pierwszy frag. Zerknięcie kontrolne w tył, odkrywa P-51. No to ja, używając nabranej prędkości, robię leciutką climbing spiral, powoli się nakierowując na niego, no i patrząc, czy jeszcze jest na kogo i jak się sytuacja rozwija. No, P-51 już zestrzelili, ale nadciąga Sokolik, który bił się dwa razy spod lufy, wywinął, jest jak 9 i tam dalej jeszcze jak 3 leci. Z tych dwóch samolotów o wiele groźniejszy jest Sokolik, także wybieram, żeby zestrzelić właśnie jego.
Po ataku idę do góry, zerkam gdzie jest jak 9, ale jak 9 widzę, że jest obskakiwany przez mojego kolegę, dlatego zmieniam cel na tego jaka 3, który pięknie mi się wystawił na deflection shota. No i jak widzicie, to się okazało być słuszną decyzją, no bo jak 9 został spizgany. W momencie, kiedy ja bym poszedł na niego, to po prostu jak 3 mógłby któregoś z nas zestrzelić. Ucieczka od przed foką, którą moi zestrzelili, no i odzyskiwanie pułapu i energii. Tu widzę, że się separuje ten Thunderbolt, lecąc w dolinkę. No więc tak sobie się powolutku do niego przymierzam. Tu obserwuję jeszcze, co się dzieje. Jakiś iszak jest, widzę. P61 tam dolatuje. No to sobie tak nurkuję wstępnie chyba na P47. Tak, na P47, bo on w tym momencie zrobił Immelmana, żeby uciec z podlów iszakowi. Ale tym samym wystawił mi się pięknie na strzał, czego nie omieszkam się wykorzystać. No i uciekam na lewo w stronę tych gór przed ewentualnym pościgiem, ale na szczęście nikt mnie tam nie goni, więc mogę spokojnie zwiększyć kąt spinania się i odzyskiwać pułap. Przy okazji rozglądam się tutaj w sytuacji, widzę, że jest 3 na 3. O, tutaj dostrzegłem jaka 9, który się zbliża i przeszkodzi mi w ewentualnej próbie ataku. No dlatego koncentruję się teraz na tym Januszu Majuszu. Janusz Majusz na razie teraz ewidentnie wykręcił na czołówkę, zaczyna się do niej przygotowywać, obniżając nos i lecąc wektorem na prawo od niego, no by w odpowiedniej chwili szybko zmienić kierunek lotu i uciec mu spod lufy. A następnie Hinerykom i zawróciłem, żeby wsiąść mu na ogon, ale Janusz nie jest głupcem i po prostu uciekł na dół do swoich. Ja tutaj obserwuję sytuację, ale na dole jest takie kłębowisko, że no nie ma sensu tam nurkować. Tutaj zawracałem, bo byłem pewien, że tego naszego Spitajowa jeden zaraz ktoś będzie ganiał. Myślałem, że na niego spadnę, no ale tak się nie stało. N1K1 niestety nie jest na tyle szybkim samolotem, żeby mógł sobie pozwolić tam na zanurkowanie w ten kocioł i ucieczkę, ale tu widzę fajny cel, bo się odseparował Spitfire Sean 22, a ja mam nad nim piękną przewagę pułapu i do tego dużo energii w postaci 500 km na godzinę prędkości. No to teraz tylko sprawdzić, czy jak będzie robił Immelmana, to czy na czołówkę, czy nie. No jednak nie na czołówkę, co mi pozwala spaść na niego w stylu boom and zoom. Serii ataków miałem już chyba tylko 24 pociski do działka, no to wystrzeliłem je, żeby się przeładowały. O, a Spitfire'owa widzę, dotarł bezpiecznie na lotnisko i się naprawia. No to po prostu odzyskuję energię, łapię pułap, no i patrzę, co tam się dzieje. Tu widzę jakieś Ła-7 nadciąga i tak wygląda, jakby miał ochotę do mnie zrobić świecę, dlatego opuszczam nos samolotu w dół, żeby go tam zachęcać, ale nie. Teraz widzę, że ten karaluch chce po prostu spizgać bezbronnego na lotnisku, a takie gnidy to ja, no, jak robactwo tępię po prostu. No i po ataku boom and zoom znowu zyskuję sytuację, patrzę, co tam się dzieje. No i chyba te Ła-5 będzie do zaatakowania. Ale Ła-5 wykręca i myślałem, że pójdzie na czołówkę, dlatego zrobiłem snaprola. Ale jednak na czołówkę nie szedł, a snaprol pozwoli mi upozycjonować się na ogonie. Tutaj chciałem zaatakować Spitfire, ale dostrzegłem P-38, który był lepszym celem, a to dlatego, że siedział na ogonie naszemu P-36, który nękał z kolei Spitfire'a. Tutaj w ostatniej chwili dostrzegłem jaka 9, no co
wywinąłem mu się spod luf, robiąc hajojo, po czym na niego spadłem i go spizgałem. No, widzę za sobą sokolika, ale sokolik jest zajęty ucieczką przed naszym, dlatego spokojnie się oddalam, odzyskując energię i separując się od przeciwników. Aż w tej chwili byłem w stanie zrobić nawrót. Myślałem, że zaatakuje fokę, ale po lewej dostrzegłem iszaka, który się zbliżał. Jakby poszedł na fokę, wystawiłbym się iszakowi na strzał. Ponadto iszak nie mógł pójść na czołówkę na mnie, bo zasłaniała mnie góra. I pięknie mi się wystawił na deflection shota, którego nie bardzo chyba nawet miał okazji uniknąć. No i znowu przeładowanie samych działek. Tu widzę jaka 9. O, już po jaku 9, bo moi sprzątnęli. No i climbing spiral, zawracam w stronę przeciwników, no i patrzę, kto tu jest następny w kolejce do zestrzelenia. No ale to już skończył się mecz. Niemniej z takim wynikiem 10 fragów, 0 zgonów jest całkiem sympatyczny. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.